The Thaumaturge, Alone in the Dark, Dragon's Dogma 2. To tylko trzy z wielu gier, które zobaczymy w tym miesiącu. The Thaumaturge. Możecie mieć małe déjà vu, ale cóż, The Thaumaturge był w tym zestawieniu w lutym, a dzięki opóźnieniu daty premiery gry przez twórców, na chwilę przed jej ukazaniem znalazł się również w rozpisce na marzec. A więc jeszcze raz, The Thaumaturge to narracyjne RPG, w którym wcielimy się w Wiktora Szulskiego, taumaturga pragnącego pogodzić się z własną przeszłością. Akcja rozgrywa się w Warszawie w 1905 i koncentruje się na wielowarstwowym temacie wewnętrznych demonów oraz tego, że w tym świecie owe demony mogą oznaczać coś więcej niż tylko obciążenie psychiczne. W The Thaumaturge demony znane są jako salutory, istoty żywiące się najmroczniejszymi sekretami człowieka, a tylko tytułowy taumaturg jest w stanie uwolnić ofiarę od tego ciężaru. Twórcy obiecują, że w grze będziemy mieli do czynienia z licznymi wyborami moralnymi, które wpłyną na rozwój fabuły. Do tego tytuł ma oferować unikalny system walki turowej, rozbudowane mechaniki rozwoju postaci oraz elementy detektywistyczne. Zapowiada się fantastycznie i do tego wszystko będzie działo się w polskich realiach. Czekam mocno. Obym nie musiał czekać jeszcze do kwietnia. The Outlast Trials. Studio Red Barrels przygotowuje kolejne przerażające doświadczenie, które tym razem możecie przeżyć w towarzystwie znajomych. Czy zdołacie przetrwać zaawansowane eksperymenty firmy Markov nad praniem mózgu i kontrolą umysłu w epoce zimnej wojny? Wcielcie się w rolę więźnia korporacji, decydując się na udział w badaniach w pojedynkę lub wstąpcie do drużyny 2-, 3- lub 4-osobowej. W świecie nieufności, strachu i przemocy wasza moralność, wytrzymałość i stan psychiczny zostaną wystawione na próbę. Unikajcie wrogów, ukrywajcie się i uciekajcie, korzystając z narzędzi dostarczonych przez Markov. Kto chce doświadczyć chwil grozy razem ze znajomymi, na pewno nie może przejść obojętnie obok tej produkcji. WWE 2K24. WWE 2K24 to kolejna odsłona serii o wrestlingu, która po chwili przerwy wróciła do trybu corocznego wydania nowej gry. W sumie nie wiem, co tym razem może ukazać się tu nowego, ale wygląda na to, że coś się znajdzie. Jak mówi wydawca, WWE 2K24 zawiera w sobie kilka ulepszeń w serii, w tym 2K Showcase of the Immortals, stanowiące celebrację 40-lecia WrestleMania, 4 nowe typy meczów, takie jak Ambulance i Special Guest Referee, 2 nowe doświadczenia w trybie My Rise i wiele więcej. Ponadto fani mogą również spodziewać się ogromnej listy ponad 200 gwiazd i legend WWE. Wśród nich są m.in. Roman Reigns, Andre the Giant, Becky Lynch, Batista, Kurt Angle, Asuka, Bret Hart, Brock Lesnar, Macho Man, Randy Savage, China i nie tylko. No i muzykę do tytułu miał wybrać podobno sam Post Malone, a za ten wyczyn twórcy umieścili go nawet w grze. Jest to na pewno ciekawa forma promocji. Outcast – A New Beginning. Pewnie mało kto o tym pamięta, ale 25 lat temu, czyli jeszcze w ubiegłym milenium, a dokładnie w 1990 roku, miała premierę gra Outlast. Opowiadała ona o historii komandosa, który trafił na obcą planetę i musiał uratować świat. Jak na tamte czasy, była to naprawdę postępowa produkcja z widokiem z trzeciej osoby, otwartym światem oraz nieliniową i wielowątkową historią. Po ponad 20 latach twórcy pierwszej części ponownie wrócili do swojego uniwersum i przygotowali kontynuację. Główny bohater raz jeszcze przemierza tu planetę Adelpha. Zostaje wskrzeszony przez wszechmocnych jodów i szybko orientuje się, że Talanie są zniewoleni, świat ogołocono z surowców, a przeszłość mężczyzny wiąże się z inwazją robotów. Ponownie musi on spróbować ocalić planetę. Osobiście nie znam serii, ale może nas czekać kawał dobrej gry, w której przemierzymy ogromny świat oraz poznamy wciągającą historię. W końcu za tytuł odpowiadają prawdziwi weterani w branży. Alone in the Dark. Alone in the Dark to reboot kultowej serii, która swoją genezą sięga jeszcze początku lat 90. Gra to list miłosny do przełomowego oryginału, pozwalający przeżyć przerażającą historię oczami jednego z dwójki bohaterów. Wcielimy się tu w granego przez Davida Harboura Edwarda Carnby'ego lub odgrywającą przez Jodie Comer Emily Hartwood. Tytuł fascynować ma przede wszystkim za sprawą historii autorstwa Michaela Hedberga, ale też zachwycać wyjątkowym projektem potworów autorstwa legendarnego współpracownika Guillermo del Toro, Guya Davisa, czy muzyką z gatunku Doom Jazz komponowaną przez utalentowanego Jasona Kinena. Całościowo zapowiada się naprawdę dobrze i jeśli trochę mało doświadczeni twórcy dowiozą, może być naprawdę mrocznie i klimatycznie.
Horizon Forbidden West. Po 2 latach od premiery Horizon Forbidden West w końcu trafia na komputery osobiste. Ma być podobno jeszcze ładniej, ale w sumie aż trudno jest mi to sobie wyobrazić. W końcu sequel ten był jak dotąd najpiękniejszą grą obecnej generacji konsol. Na pewno szykuje się potężny test wszystkich maszyn prawdziwych PC Master Race. A o samej grze nie będę się dużo wypowiadał, ale wspomnę, że to jedna z nielicznych gier z ostatnich lat z otwartym światem, jakie udało mi się ukończyć. Zwyczajnie była to niezwykle wciągająca piaskownica. O samej grze 2 lata temu pisałem tak. O Horizon Forbidden West można by opowiadać godzinami, analizując każdy jej pomniejszy element oraz różnice między poprzednią odsłoną. Z drugiej zaś strony zmiany w omawianym sequelu można podsumować krótkim: więcej, lepiej, ładniej. Kto zakochał się w jedynce, ten od 2 nie będzie mógł się oderwać. Kto przy Horizon Zero Dawn trochę marudził i ostatecznie się odrobinę zawiódł, ten tym razem może śmiało rzucać pieniędzmi, bo twórcy zdecydowanie nie przespali ostatnich 5 lat i włożyli masę pracy, aby dopracować ich najnowszą produkcję. Nadal jednak trzeba też brać poprawkę, że to ogromny, otwarty świat ze wszystkimi bolączkami znanymi z innych gier tego typu. Mimo wszystko myślę, że Horizon Forbidden West może być dla wielu osób grą przełomową, która przekona ich do piaskownic, bo urokowi Aloy i jej dzikiemu pięknemu światu naprawdę cholernie trudno się oprzeć. Dragon's Dogma 2. Po 2 latach od premiery pierwszej odsłony Dragon's Dogma przyszedł czas na kontynuację. W tym długo oczekiwanym tytule ponownie przeniesiemy się do fantastycznego świata oraz wcielimy się w postać Arizena. Bohater ten wyrusza w podróż w celu pokonania potężnego smoka, który lata temu odebrał mu serce. Dragon's Dogma 2, tak jak poprzednia część, stawiać ma przede wszystkim na nieskrępowany gameplay, gdzie to gracz może decydować praktycznie o każdym aspekcie rozgrywki. Będzie otwarty świat oraz będą oczywiście wymagające oraz piekielnie widowiskowe starcia z bossami. Jednak tu nawet starcie z pozornie niegroźnym mobkiem może przerodzić się w wymagającą potyczkę. Grę ma przede wszystkim wyróżniać fakt, że starcia nie przeprowadzimy w pojedynkę, lecz zawsze towarzyszyć nam będą kompanii, a może być ich nawet 3. Te tak zwane pionki posiadają unikalne umiejętności i są kontrolowane przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, uczącą się wraz z przegranymi przez nas godzinami. Sztuczna inteligencja radzi sobie na tyle dobrze, że osobiście podczas oglądania gameplayów z gry myślałem, że to prawdziwi gracze. Princess Peach Showtime. Znana z serii gier Mario, księżniczka Peach tym razem przejmuje stery i zostanie główną bohaterką gry Princess Peach Showtime. Księżniczka Peach i przyjaciele przybywają do teatru Sparkle Theater, aby obejrzeć przedstawienie, gdy nagle nikczemna Grape i Sour Bunch prezentują swoje wielkie wejście i zajmują centralną scenę. Perfekcyjne przedstawienie przeradza się w straszną tragedię, a Peach musi uratować sztukę i cały dzień. Gameplayowo gra odbiegać ma od platformowych standardów serii o Mario. Będzie to bardziej gra przygodowa z masą urozmaiceń, coś w stylu lubianego przez graczy Luigi's Mansion. Najciekawiej w tytule zapowiadają się transformacje Peach, gdzie księżniczka będzie przybierać przeróżne stylizacje. Od mistrza kung fu po detektywa czy kucharkę. Każdy przekładać się ma na unikatowe zdolności, dzięki czemu nie będziemy cierpieć na nudę. Rise of the Ronin. Studio Team Ninja powraca z kolejną produkcją. Japońscy twórcy to w ostatnich latach prawdziwi mistrzowie w tworzeniu Souls-like'ów w azjatyckich klimatach. Najpierw była ciepło przyjęta przez graczy seria Nioh, traktująca o feudalnej Japonii. Zaledwie w tamtym roku mogliśmy zanurzyć się w urokliwym, magicznym świecie osadzonym w chińskiej mitologii, a teraz przyjdzie nam ponownie wcielić się w samuraja, lecz trochę w innych czasach. A dokładniej w połowie XIX wieku, a więc w okresie dużych przemian w Japonii, która to po kilkusetletnim okresie izolacji w końcu otwiera się na świat. To naprawdę ciekawy okres, a raczej mało eksploatowany w popkulturze. W Rise of the Ronin będziemy mieli możliwość opowiedzenia się za jedną ze stron trwającego konfliktu. Czy chcemy zachowania odrębności kultury japońskiej od zachodu, czy jednak postawimy na rozwój i dostęp do dóbr reszty świata? Rozgrywka w nowej produkcji Team Ninja kształtuje się na coś pomiędzy Assassin's Creed a Ghost of Tsushima. Dostaniemy możliwość swobodnego poruszania się po otwartym świecie wraz z wygodnym parkurem, a walka ma stawiać na różne style, starcia w zwarciu albo eliminacje z ukrycia. Dojdzie tu jednak możliwość korzystania również z broni palnej. Gdyby nie to, że to kolejny Souls-like, na grę czekałbym jak szalony, bo realia te bardzo lubię, jednak gatunek do mnie nie przemawia i od gier Team Ninja, mimo szczerej chęci, już wielokrotnie się odbijałem. South Park Snow Day.
South Park powraca z kolejną grą, tym razem w pełnym trójwymiarze, który mimo wszystko ma zachowywać ducha oryginalnej produkcji animowanej. Poprzednie gry z tego uniwersum cieszyły się raczej ciepłym przyjęciem przez fanów, ale raz, że było to stworzone w dość bezpiecznej formie graficznej, a dwa, że odpowiadało za nie zupełnie inne studio. Question LLC to jednak dość mało doświadczony team deweloperów. Jeśli chodzi o historię South Park Snow Day, to razem z głównymi bohaterami będziemy świętować dzień, gdy nie musieli oni iść do szkoły ze względu na to, że została ona zamknięta w związku z szalejącą śnieżycą. W ten radosny czas przemierzymy zaśnieżone ulice i stoczymy dynamiczne walki z przeciwnikami i spróbujemy jeszcze raz uratować świat, a wszystko w rytm niewybrednego humoru. Brzmi jak dobry plan na spędzenie wolnego czasu.